Gnojowica ze zbiorników magazynujących tłoczona jest rurociągami do pompowni. Stąd woda podawana jest rurociągiem zsawnym za pośrednictwem pompy do rurociągu tłocznego wody i po wstrzyknięciu gnojowicy do rurociągu mieszaniny. Mieszanina i woda rozprowadzane są za pomocą instalacji zraszającej po nawadnianym obszarze. A teraz na zraszanym polu rurociąg boczny wody i rurociąg boczny mieszaniny. Mogą one pracować niezależnie od siebie, postępując w odwrotnych kierunkach. Aby rolniczo wykorzystać gnojowicę, zbudowano deszczownię obejmującą obszar 410 hektarów. Oto poszczególne elementy fermy związane z przygotowaniem i z rozdeszczowywaniem gnojowicy, a mianowicie ruszty, kanał, studnia, pompy, zbiornik magazynujący, pompownia, rurociąg zsawny, rurociąg tłoczny wody, rurociąg tłoczny mieszaniny przechodzący przez pola deszczowane wodą i mieszaniną wody z gnojowicą. Woda dopływa kanałem melioracyjnym do ujęcia, gdzie usytuowano kosze zsawne pomp umieszczonych w budynku pompowni. W budynku pompowni zainstalowane są cztery pompy. Każda z nich ma wydajność nominalną 4 metry sześcienne na minutę i wysokość podnoszenia 80 metrów. Silniki pomp sterowane są ręcznie za pośrednictwem szaf sterowniczych. Po uruchomieniu silnika pompy obsługujący odkręca zawór na przewodzie tłocznym, kontrolując wskazania manometru. Jeżeli ciśnienie na tłoczeniu spada poniżej 60 metrów słupa wody, wówczas uruchamia się następne pompy. Dla uzupełnienia poduszki powietrza w hydroforach zainstalowano sprężarkę. W budynku pompowni zlokalizowano połączenie prowadzących wodę rurociągów koloru niebieskiego z prowadzącymi gnojowice rurociągami koloru żółtego. Mieszanina wody i gnojowicy tłoczona jest do instalacji deszczownianej. W pierwszej wersji realizacji projektu przewidziano budowę instalacji zraszającej przemieszczanej ręcznie. Spowodowało to zatrudnienie 11 osób dla obsługi tej instalacji. Średnio potrzebna liczba obsługi wynosi przy tej technice 2 osoby na 100 hektarów nawodnień. Ponadto praca przy przenoszeniu rurociągów ze zraszaczami jest szczególnie uciążliwa przy nawadnianiu mieszaniną wody z gnojowicą. W celu ułatwienia obsługi wprowadzono rurociągi przetaczane. Rurociąg przetaczany produkcji jugosłowiańskiej o długości 200 metrów, obsługiwany przez jednego człowieka, zbudowany jest z rur aluminiowych wspartych na kołach. W środku rurociągu zainstalowany jest zespół napędowy z silnikiem spalinowym. Woda do rurociągu pobierana jest z hydrantu sieci podziemnej. Zainstalowane na rurociągu zraszacze pozwalają rozprowadzać równomiernie wodę, czy też mieszaninę wody z gnojowicą. Innym sposobem zmechanizowania procesu nawadniania mieszaniną wody z gnojowicą jest rurociąg przeciągany ciągnikiem. Został on skonstruowany w Ibmer. Zbudowany jest z deszczownianych rur aluminiowych wspartych na wózkach. Po podłączeniu rurociągu do hydrantu pracuje on w jednej pozycji przez okres 3 godzin. Na rurociągu w odpowiednich odstępach rozmieszczone są zraszacze DREAM. Rurociąg zarówno przetaczany, jak i przeciągany wymaga odpowiednio przygotowanego terenu. Dlatego najkorzystniej jest, jeśli oba one pracują na jednym obiekcie. Fermę młodego bydła opasowego w Sulinie, województwo łomżyńskie, zbudowano według projektu Ibmer dla 4800 sztuk bukatów. Wszystkie podstawowe urządzenia wykonano z elementów produkcji krajowej. Główne obiekty fermy to budynek kwarantanny, garaże, budynki opasu podstawowego, budynki opasu wstępnego, magazyn, pasz oraz obiekty gospodarcze i administracyjne. Zwierzęta karmione są paszą brykietowaną. W budynkach opasu stoją one na podłodze rusztowej. Przez szczeliny rusztu gnojowica dostaje się do kanałów z przenośnikami zgarniakowymi, usytuowanymi pod końcami wzdłuż budynków. Thank you.
W oborze są dwa korytarze paszowe, cztery kanały podłużne, w których pracują w zależności od ich długości dwa lub trzy zgarniaki. Są one zainstalowane na łańcuchach przenośnika. Napęd jest elektryczny. Zblocza zabezpieczają łańcuchy przenośników. W kanale poprzecznym zainstalowano zgarniak z deską uchylną. W zbiorniku pompowni gromadzi się gnojowica. Na skutek powtarzających się ruchów posuwisto-zwrotnych zgarniaków transportują one gnojowice w kierunku kanału poprzecznego. Średnio w ciągu doby jeden przenośnik usuwa około 25 metrów sześciennych gnojowicy. Kanałami poprzecznymi gnojowica z jednego lub z dwóch budynków transportowana jest do zbiorników pompowni. W czasie ruchu łańcucha do tyłu ramiona zgarniaka składają się na skutek tarcia o dno kanału. Podczas ruchu łańcucha do przodu, pod wpływem naporu gnojowicy, ramiona rozkładają się. Praca przenośników jest zautomatyzowana. Przenośniki podłużne zgarniają gnojowicę do kanałów z przenośnikami poprzecznymi o podobnej budowie. Kanałami tymi gnojowica transportowana jest do zbiorników pompowni. Na fermie znajdują się trzy pompownie. Dwie przy kwarantannie i cielętnikach, trzecia przy budynkach opasów. Pompy sterowane są przekaźnikami poziomu. Objętość czterech zbiorników magazynujących konstrukcji IBMER wynosi około 15 tysięcy metrów sześciennych. Mogą one przetrzymać 3-miesięczną produkcję gnojowicy. Aby zapobiec rozwarstwianiu się gnojowicy, każdy ze zbiorników wyposażony jest w cztery mieszadła płatowe konstrukcji IBMER. Mieszadła wprawiane są w ruch obrotowy silnikami elektrycznymi. W wyniku pracy mieszadeł gnojowica znajduje się w ciągłym ruchu, któremu kierunek nadają odpowiednio ustawione ścianki działowe. Roczna produkcja gnojowicy zapewnia nawożenie 300 hektarów pola dawką 200 metrów sześciennych na hektar. Po odkręceniu zasuwy gnojowica napełnia komorę ssawną, którą wydzielono w celu opróżnienia zbiorników magazynujących. W komorze tej umocowane są cztery pompy śrubowe do pompowania gnojowicy z komory ssawnej do wozów asenizacyjnych. Na fermie pracuje 14 zestawów z przyczepami asenizacyjnymi. Objętość zbiorników przyczep wynosi 6 tysięcy lub 10 tysięcy litrów. Gnojowice rozlewa się na pola, łąki i pastwiska w każdej porze roku. Przy transporcie na odległość do 4 km koszt jednostkowy nawożenia wynosi 20 do 30 zł na metr sześcienny gnojowicy. Po wybudowaniu deszczowni koszty zagospodarowania gnojowicy będą wynosiły poniżej 10 zł na metr sześcienny. Przedstawione trzy techniki zagospodarowywania gnojowicy zostały wdrożone na fermach Kołbacz, Górzyca i Surin. Zastosowanie jednej z nich uzależnione jest od warunków terenowych, gatunków zwierząt i ich sposobu żywienia. Pokazane techniki zagospodarowywania gnojowicy będą jeszcze udoskonalane przy dużym udziale Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.